Cześć, jestem Klaudia Takanał. No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Napisz nazwy systematyczne jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów o podanych wzorach. Zaznaczmy sobie tutaj najpierw łańcuchy główne. Mamy go tu, tutaj, tutaj i tutaj. Teraz grupy funkcyjne. Tu mamy chlor, czyli to będzie chloro. Pochodna węglowodoru. Tutaj mamy OH, czyli to jest alkohol. I nazwa tego związku będzie się kończyć na OL. Tutaj mamy grupę CO, czyli jest to keton. Będzie się to kończyć na ON. Tu mamy grupę CHO, czyli to jest aldehyd. I nazwa będzie się kończyć na Al. Odliczanie zawsze jest od grup funkcyjnych, czyli tu będzie. Ten chlor. Ja wiem, że to jest tutaj pułapka, że tu jest C i żeby się chciało połączyć, już jako policzyć jako pierwszy to C, ale to jest CL, nie węgiel. Do tego pierwszego węgla mamy przyłączony ten podstawnik, tą doczepkę. Czyli tu mamy drugi. A tu mamy trzeci. To teraz tutaj pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Czemu nie od lewej? Już wam tłumaczę, bo byłoby wtedy jeden, dwa, trzy. Grupa OH wychodzi na większej cyfrze, a tak nie robimy. Staramy się, żeby cyfra była jak najmniejsza. No to tutaj wiadomo, zaczniemy od lewej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a tutaj od grupy, której od razu jest C, czyli to jest 1, 2, 3. Dobra. No i nazwa. 1, bo do pierwszego atomu węgla został przyłączony chlor, czyli chloro. Potem w drugim atomie węgla mamy dwa podstawniki, dwie takie przyczepki. Są dwie, no to di, Me tylo. I w łańcuchu głównym mamy trzy atomy węgla, czyli to jest propan. To wygląda jak my. Poprawię. Ok. Podpunkt B. I teraz tak. Tu mamy dwa podstawniki na dwójce i trójce. Są dwa to di. Te podstawniki to grupy metylowe, czyli metylo. W łańcuchu głównym mamy cztery atomy węgla, czyli to jest butan. I grupa funkcyjna została przyczepiona do drugiego atomu węgla i jest to alkohol, czyli ol-C. Tutaj nie mamy żadnych podstawników metylowych, czyli zaczynamy od razu od najdłuższego łańcucha węglowego, czyli to jest heksan. Grupa funkcyjna została przyczepiona do drugiego atomu węgla, czyli 2, jest to keton, no to on. No idę. Tutaj mamy podstawnik, jest CH3, czyli 2, jest 1, to po prostu metylo. I w łańcuchu głównym mamy 3 atomy węgla, czyli to jest propan, a że to aldehyd, to dopisujemy al, propanal. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I no i już.